Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Jutro ma być podpisana nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy. Nie potwierdza tego Krzysztof Sobolewski z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiadomo, czy prezes PiS-u Jarosław Kaczyński rzeczywiście zamierza zostać wicepremierem obecnego rządu. Wczoraj wieczorem odbyło się kolejne już spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Trwało nieco ponad 3 godziny. Zakończyło się posiedzenie kierownictwa PiS-u. Dotyczyło oceny osiągniętego porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy. Istotą tego porozumienia jest wola wspólnej i solidarnej pracy dla Polski. Napisała na Twitterze rzecznik partii rządzącej Anita Czerwińska. Media, powołując się na źródła zbliżone do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, informują, że jutro ugrupowania Zjednoczonej Prawicy podpiszą nową umowę koalicyjną. Terminu nie chce wprost potwierdzić szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Jedyne, co mogę potwierdzić, to to, że negocjacje rzeczywiście zbliżają się do końca. Mamy nadzieję, że w tym tygodniu zamkniemy je nową umową koalicyjną. Jak dodaje poseł Sobolewski, Zjednoczona Prawica w przyszłym tygodniu zacząć chce realizację działań zawartych w nowej umowie. O ich szczegółach informować ma prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wciąż niepotwierdzone są informacje o możliwości objęcia przez prezesa PiS funkcji wicepremiera. Według rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego taki pomysł był konsultowany z prezydentem. Pan prezydent Andrzej Duda zna tą koncepcję od dłuższego czasu, na początku września był w tej sprawie konsultowany. Jest to propozycja, która jest w pełni zaakceptowana przez pana prezydenta i popierana. Konsultacjom zaprzecza Krzysztof Sobolewski. Pan prezes, jeśli podejmowałby taką decyzję, to nie musiałby konsultować tej sprawy z panem prezydentem. Jest to indywidualna decyzja pana prezesa. Jak zauważa Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u, nie jest zaskoczeniem, że koalicjanci dogadują się. Jednak ze względu na ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro koalicja będzie chwiejna. Z jednej strony pan prezes Kaczyński nie może sobie pozwolić na wyrzucenie ministra, gdyż ten ma zbyt wielu posłów i to by zagroziło większości rządowej, a z drugiej strony nie chce mu dać sprawować samodzielnie władzy, ponieważ wyraźnie mu nie ufa. Według mediów prezes Prawa i Sprawiedliwości kierować ma Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Chodzi o kontrolę, zauważa Robert Winnicki z Konfederacji. Jarosław Kaczyński, wchodzący do rządu, to jest wicepremier do spraw pilnowania ministra sprawiedliwości. Obecność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie byłaby korzystna, podkreśla rzecznik rządu Piotr Miller. Ma to element stabilizujący dla całego obozu politycznego, stabilizujący dla rządu i mam nadzieję też ograniczającego pewne pokusy zwiększania emocji politycznych w tym obszarze. Innego zdania jest politolog Michał Siekierka. Obecność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie jako wicepremiera może wywołać dezorientację w społeczeństwie co do tego, kto faktycznie kieruje Radą Ministrów. Pewnie będą się pojawiać złośliwe uwagi, że z jednej strony szefem rządu jest Mateusz Morawiecki, a jego podwładny Jarosław Kaczyński, a biorąc pod uwagę układy polityczne, jest dokładnie na odwrót. Ważą się losy niektórych członków rządu. Prawdopodobnie w wyniku rekonstrukcji gabinetu znacznie zmniejszy się liczba ministerstw. Solidarna Polska i Porozumienie otrzymać mają tylko po jednym ministerstwie. Ale to tak naprawdę zawsze można w jaki sposób zrekompensować stanowiskami wiceministerialnymi i nie należy przywiązywać chyba tak ogromnej wagi do ilości ministerstw, raczej do tego, że Zjednoczona Prawica znów jest zjednoczona. Zaznacza dr Mirosław Boruta-Krakowski. Według Krzysztofa Sobolewskiego stanowiska premiera pewny może być Mateusz Morawiecki. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wybierają następcę Borysa Budki na stanowisku szefa. To czas starcia między skłóconymi ze sobą frakcjami w Platformie Obywatelskiej. Borys Budka jest przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej od jesieni zeszłego roku. Pełni jednocześnie funkcję szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Nie zawsze przewodniczący radzi sobie z tymi obiema funkcjami. Fala krytyki spłynęła na niego między innymi po głosowaniu za podwyżkami dla najwyższych urzędników państwowych i parlamentarzystów. Wtedy to zaczęto sugerować Borysowi Budce, aby zrezygnował z funkcji szefa klubu. Jest to uzasadnione, uważa Robert Kropiwnicki z PO. Sprawdza się
świetnie, ale też dawno zapowiedział, że trudno jest łączyć funkcję przewodniczącego i szefa klubu i że trzeba to rozdzielić i to jest naturalne. Borys Budka rekomenduje posła Cezarego Tomczyka, byłego szefa sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego i byłego rzecznika rządu Ewy Kopacz. Poseł Tomczyk zasłynął wówczas wypowiedzią o gotowości rządu na przyjęcie imigrantów. Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę. Warto, żeby w Koalicji Obywatelskiej wygrała kobieta, uważa Tomasz Siemoniak z PO. Jest, mimo swoich poglądów, których nigdy nie ukrywała, osobą koncyliacyjną, potrafiącą rozmawiać z różnymi osobami, ma wielki szacunek w klubie parlamentarnym. Koalicja Obywatelska od 5 lat jest radykalną opozycją wobec rządu. Ta strategia jest konsekwentnie utrzymywana. Jak zwracają uwagę politolodzy, poza totalną krytyką, formacja ta nie przedstawia konstruktywnych dla państwa i obywateli rozwiązań. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, kto z kandydatów wygra, stwierdza Tomasz Grabarczyk z Konfederacji. Najlepszą frakcją, która powinna się w Platformie i generalnie w szeroko pojętej Koalicji Obywatelskiej narodzić, to by była frakcja ludzi, którzy zaczną przedstawiać swój własny program, a nie być koncesjonowanym antypisem z założenia. W Platformie Obywatelskiej potęguje się konflikt o władzę, zauważa profesor Mieczysław Ryba. Mieliśmy Schetynę wcześniej, Kopacz, teraz mamy Budkę, a Budkę chcą inni osłabić, więc tam ciągle jest walka, ponieważ nie ma jednego punktu, który by dominował, był silny i trwały. Platforma popadła w stagnację, zatem sytuacja jest tam patowa i będzie się pogłębiać, uważa dr Aleksander Kozicki. Pierwszoplanowe nazwiska, mówiąc kolokwialnie, zgrały się w oczach opinii publicznej, stąd próba sięgnięcia do rezerw. Platforma jest w defensywie, widać to nawet po komentarzach przedstawicieli tej partii względem rządzących, ocenia senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości. Trzy różne frakcje w Platformie różnie oceniają kompromis na prawicy. Jedni mówią, że to jest wygrana Zbigniewa Ziobry, inni mówią, że to jest wygrana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a trzeci mówią, że jest to wygrana premiera Mateusza Morawieckiego i wszyscy uważają, że mają rację. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej będzie wybierany w głosowaniu tajnym. Jutro o przyszłości Platformy będzie debatować Rada Krajowa PO. Na Śląsku Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i Delegacja Rządowa podpisały porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji w górnictwa. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 roku. Negocjacje trwały z przerwami od minionego wtorku. Dziś zawarto porozumienie. Jego treść ma być teraz notyfikowana w Komisji Europejskiej, mówi przewodniczący delegacji rządowej wiceminister Artur Soboń. Ten kierunek wybraliśmy wspólnie. To jest kierunek polskiej, uczciwej, sprawiedliwej drogi do transformacji polskiego górnictwa i polskiej energetyki. Drogi, którą zapowiadał pan premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, iż Polska idzie własną drogą, uwzględniając własną specyfikę, ale nie zawracamy kijem Wisły. To znaczy idziemy zgodnie z polityką, którą dzisiaj mamy w Unii Europejskiej. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz ocenił porozumienie pozytywnie, choć zaznaczył, że de facto oznacza ono zgodę na likwidację w perspektywie wieloletniej polskiego górnictwa. Osiągnęliśmy maksymalne możliwości funkcjonowania tych kopalń. Ostatnia kopalnia przestanie wydobywać w roku 2049. Osiągnęliśmy też te elementy, o które chodziło nam podczas poprzednich rund negocjacji. Jak zaznaczył Dominik Kolosz, osiągnięto maksymalne warunki bezpieczeństwa dla pracowników kopalń. Dla nas najważniejszym elementem, i to pragnę bardzo mocno podkreślić i w tej chwili już pracownikom przekazać, jest to, że nikt, który jest zatrudniony na kopalniach produkujących węgiel energetyczny, nie straci pracy. I to była dla nas najważniejsza, to był dla nas najważniejszy element tego porozumienia. Związkowcy odwołali też zaplanowaną na dzisiejsze popołudnie manifestację w Rudzie Śląskiej. Strajku zaplanowanego na 2 października nie odwołało OPZZ, mówi Wacław Czerkawski. Dzisiaj jest dobry sygnał, że można z tym rządem osiągnąć porozumienie, ale mówimy tutaj w dużej mierze o problemach Śląska. One też mają wpływ na funkcjonowanie branży energetyczno-górniczej w całym kraju, ale na pewno nie rozwiązują wszystkich problemów. To, że organizujemy jako OPZZ demonstrację w Warszawie, było niezależne od tego, co się dzieje dzisiaj tu na Śląsku.
Dzisiejsze wypracowanie porozumienia kończy trwający od poniedziałku podziemny protest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Według danych spółki jeszcze dziś rano uczestniczyło w nim 215 osób ze wszystkich kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Dziś w Gdyni ochrzczono statek Zodiak 2. Ta wielozadaniowa jednostka to udogodnienie dla urzędów morskich. W uroczystości wziął udział minister gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Proces odnawiania floty jest bardzo ważny z wielu względów, przypomniał dzisiaj minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Prowadzimy cały czas modernizację floty, modernizację wyposażenia urzędów morskich, które odgrywają niezwykle istotną rolę właśnie w kształtowaniu gospodarki morskiej. Projektów modernizacji jest wiele. Jednym z nich jest budowa wielozadaniowej jednostki Zodiak 2. Dziś w Gdyni odbyła się ceremonia chrztu statku, połączona z obchodami stulecia administracji morskiej Rzeczypospolitej. Jednostka Zodiak 2 będzie pracowała nad bezpieczeństwem użytkowników portu i szlaków żeglugi. Jednostka będzie służyła lodołamaniu, więc nowy element, który będzie wprowadzał możliwości oszczędności w Urzędzie Morskim. Poinformował kapitan żeglugi wielki dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski. Dodatkowo statek może pełnić funkcję holowniczą, wykonywać pomiary hydrograficzne oraz wystawiać oznakowania nawigacyjne. Zodiak 2 posiada wszystkie systemy, które potrzebne będą armatorowi do oznakowania torów wodnych. Podkreślił Marcin Ryngwelski, prezes zarządu firmy remontowa Shipbuilding, która jest odpowiedzialna za budowę statku. Jednostka będzie stacjonować w Gdyni, ale to udogodnienie dla całego portowego Trójmiasta. Dla nas to ogromne wyróżnienie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, otwiera zupełnie nową grupę ładunkową w naszym porcie. Ocenił prezes zarządu morskiego portu Gdańsk Łukasz Greinke. Bliźniacza jednostka Zodiaku 2, czyli Planeta 1, zasili Urząd Morski w Szczecinie. Wartość dwóch statków to ponad 230 milionów złotych. Co 8 minut w Polsce ktoś doznaje udaru mózgu. To daje 80 tysięcy przypadków rocznie, z czego aż 30 tysięcy kończy się śmiercią chorego. Statystyki ciągle rosną. Szansą dla chorych jest stosowana w Polsce od 2 lat nowoczesna metoda leczenia – trombektomia. Pacjentów z udarem mózgu można skutecznie uratować. Pomocne w tym są nowoczesne metody, między innymi trombektomia mechaniczna, polegająca na przywróceniu przepływu krwi przez zamknięte naczynie. Aby jednak metoda ta przyniosła spodziewany efekt, musi być zastosowana w określonym czasie, w tak zwanym oknie terapeutycznym, który trwa 4,5 lub 6 godzin od wystąpienia udaru. Doktor habilitowany nauk medycznych Jacek Staszewski z Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie zwraca uwagę, że udar nie zdarza się bez przyczyny. Zwykle jest następstwem złej kontroli chorób internistycznych, przede wszystkim chorób serca, migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hipercholesterolemii. I osoby z tymi schorzeniami są w grupie ryzyka, ale w grupie ryzyka są również osoby nieprzestrzegające właściwej diety, osoby z nadwagą, z otyłością. Ważne jest, aby potrafić rozpoznać objawy udaru, a następnie podjąć szybkie działania, aby zmieścić się w tak zwanym oknie terapeutycznym, co pozwoli na skorzystanie z trombektomii mechanicznej. Udar może mieć różne objawy. Objawy zależą od rejonu mózgu, który ulega uszkodzeniu. Najczęściej są to zaburzenia mowy, jest to niedowład kończyn po jednej stronie ciała, często zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, asymetria twarzy, wykrzywienie ust. Czy możemy obronić się przed udarem? Ważna jest profilaktyka. 1 gram profilaktyki waży więcej niż kilogram leczenia, no jest jak najbardziej zasadny. Rzeczywiście poprzez właściwą kontrolę czynników ryzyka my jesteśmy w stanie uchronić nawet 80% pacjentów przed wystąpieniem udaru. Obszerny wywiad z doktorem Jackiem Staszewskim na temat udaru mózgu znajdziemy w nowym październikowym numerze Szlachetnego Zdrowia, który dzisiaj trafił do sprzedaży. Udar mózgu jest bardzo niebezpieczny. Jeśli rozpoznamy pierwsze objawy udaru, naprawdę możemy uratować komuś życie. Pamiętajmy, liczy się każda minuta. Jakie są przyczyny i objawy udaru mózgu? Jak przebiega leczenie pacjentów z udarem? Co im przysługuje w ramach NFZ-u? I jak powinna wyglądać rehabilitacja po udarze? Na te wszystkie pytania znajdą Państwo odpowiedź w październikowym wydaniu miesięcznika Szlachetne Zdrowie.
W najnowszym magazynie jest wiele innych ciekawych artykułów, mówi redaktor naczelny Szlachetnego Zdrowia Anna Zalech. W październikowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie znajdziemy także bardzo skuteczne ćwiczenia wyszczuplające, które poleca fizjoterapeutka Marzena Kociuba. Doktor Ewa Dąbrowska w wywiadzie radzi, jak zminimalizować ryzyko zachorowania na groźne choroby. Zbigniew Nowak podaje przepis rokitnika, który ma nas zregenerować i uodpornić. Co zrobić, aby komputer nie uzależniał, tłumaczy nasz ekspert Małgorzata Więczkowska. Warsztaty medialne pod tytułem Nowe widnokręgi – Zrozumieć media dotarły do Kalwarii Zebrzydowskiej. Młodzież dowiedziała się, jak wygląda praca między innymi w telewizji. Strona produkcyjna w mediach pozostaje dla wielu tajemnicą. Przygotowanie programu, realizacja czy montaż nie są wszystkim znane. Na dodatek temat ten budzi zainteresowanie wśród młodzieży. Zawsze interesowałam się edytowaniem oraz montowaniem filmów, więc na pewno ciekawi mnie to wszystkie, ten cały backstage. I właśnie dlatego pracownicy telewizji Trwam i Radia Maryja oraz studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej próbują zaspokoić tę ciekawość młodych ludzi. Warsztaty medialne pod tytułem Nowe widnokręgi Zrozumieć media dotarły do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że na tej niwie zarysowała się tutaj możliwość prezentacji o świętym miejscu, o Janie Pawle II i przede wszystkim edukacja dziennikarska. Mówi burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty. Uczestnicy mogli sprawdzić, jaki sprzęt wykorzystywany jest w mediach i jak ważną rolę odgrywa w telewizji światło i dźwięk. Bardzo mi się podobał green screen oraz wybieranie różnych osób do różnych ćwiczeń. Dodatkowo młodzież zapoznała się z wyposażeniem wozu transmisyjnego. Już mnie nauczyły bardzo dużo, bo dotychczas nie wiedziałam tych rzeczy i wydawało się to dla mnie takie magiczne w telewizji, a teraz wszystko tak się stało jasne. Zakończyła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy do Włoch. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna po rozpoczęciu drugiej kadencji, którą zapowiedział już w trakcie kampanii wyborczej. Polski prezydent Andrzej Duda odwiedził Watykan i spotkał się z papieżem Franciszkiem. Prezydent Andrzej Duda przybywa do Watykanu w wyjątkowym czasie. Obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. I jest dla mnie wielką radością, że mimo pandemii koronawirusa, mimo tego wszystkiego, co się stało, mimo tego, że nie mogliśmy przybyć z narodową pielgrzymką 18 maja po to, żeby oddać mu hołd, to dzisiaj w imieniu całego narodu polskiego mogłem tutaj uczestniczyć we mszy świętej. Mogliśmy razem z moją żoną i polską delegacją złożyć wieniec na grobie ojca świętego Jana Pawła II i modlić się za jego pośrednictwem o powodzenie dla naszej ojczyzny i dla całego naszego narodu. Mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II przewodniczył ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski. W homilii zachęcił do szczególnej modlitwy o miłość w obecnym czasie. O wzajemne zrozumienie, o wspólne wędrowanie ku przyszłości zamiast podstawiania nogi, o dialog zamiast wrzasku, o jedność zamiast podziałów, o Polskę piękną od Tatr do Bałtyku i o mądrych Polaków. Polski prezydent jest pierwszym tak ważnym gościem, który odwiedza stolicę apostolską po lockdownie. Polska para prezydencka wraz z oficjalną delegacją została przyjęta przez ojca świętego Franciszka w papieskiej bibliotece. Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce, rozmawialiśmy o pandemii koronawirusa. Ojciec święty podziękował mi za to, że pamiętaliśmy w tych trudnych czasach także i o innych społeczeństwach, o innych narodach. Za pomoc, którą udzieliliśmy Włochom, za pomoc, która przyszła tutaj do Watykanu, ale także za tą pomoc, która poszła do państw Partnerstwa Wschodniego z Polski. Papież Franciszek w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą zwrócił również uwagę na programy społeczne wprowadzone w ostatnich latach w Polsce. Ogromnie mi za to dziękował. Ze wzruszeniem przyjąłem te podziękowania. Wspominał właśnie o wszystkich programach, które uruchomiliśmy, o tym, że dbamy o rodziny wychowujące dzieci. Cieszę się, że wie o tym Ojciec Święty. Polski prezydent spotkał się ponadto z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, księdzem kardynałem Pietro Parolinem. Rozmowa dotyczyła m.in. przyszłości Unii Europejskiej, Białorusi i Bliskiego Wschodu, a także sytuacji prześladowanych chrześcijan. Odebrałem podziękowania za to, że nasze stanowisko w tych sprawach Polski jest tak bardzo pryncypialne, że zawsze stajemy w obronie tych, którzy są uciskani. Z Watykanu dla Informacji Dnia Piotr Krupa. Kończymy główne wydanie Informacji Dnia. Zapraszam jeszcze po apelu jasnogórskim o 21:20. Do zobaczenia.